Siemanko, z tej strony Adrian i z niezwykłym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy witam was w tym świątecznym odcinku Q&A. No i cóż, na wstępie chciałem wam podziękować za ponad 5000 lajków pod ostatnim odcinkiem z naszych pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, więc zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli film wam się spodoba. I jeszcze mam jedną bardzo ważną informację na wstępie, także proszę was, nie przewijajcie, zostańcie i posłuchajcie, co mam do powiedzenia, ponieważ uważam, że jest to jednak dość ważna kwestia. Tak więc słuchajcie, tą informacją jest fakt, że Fafik, którego być może znacie, być może nie, w każdym razie jest to mój bardzo dobry kolega, robi streama charytatywnego już 29 grudnia. Będzie on tam zbierać pieniądze na pomoc dla swojego chorego kuzyna, także bardzo by było miło z waszej strony, jeżeli 29 grudnia o godzinie 10 znaleźlibyście czas i weszli do niego na stream. Będzie to stream 24-godzinny, cały dochód ze streama będzie przeznaczony właśnie na leczenie chorego kuzyna Fafika. Także słuchajcie, ja mam nadzieję, że się pojawicie. Ja oczywiście też na 100% będę na tym streamie. Potrwa on, tak jak już mówiłem, 24 godziny. I teraz pomyślcie sobie. Powiedzmy, że na tym Q&A do tego 29 grudnia będzie 15 tysięcy wyświetleń. Wyobraźcie sobie, że chociaż połowa z tych osób, która to obejrzy, te 7 tysięcy, te 8 tysięcy, 7,5 tysiąca chociażby, weszłaby na tego streama i wpłaciłaby złotówkę. Spójrzcie, jak bardzo moglibyśmy pomóc. Także słuchajcie, zakończyłbym już mówienie o tym, ale chciałbym, żebyście sobie gdzieś wbili w głowie to, że coś tam ten Adrian mówił, że będzie ten live u Fafika i żebyście znaleźli ten czas 29 grudnia, żeby wejść i być może pomóc. Ja postaram się pomóc, mam nadzieję, że wy też. Także to jest taka krótka informacja na początek i przepraszam, że tak dość długo się o tym rozgadałem, ale wiecie jak to jest. Kilka dni minie, zapomnijcie o tym czy coś i chciałbym, żebyście ten film może podesłali też znajomemu, nie ze względu na jakieś inne rzeczy, ale ze względu na ten stream, aby jak najwięcej osób po prostu dowiedziało się o tej akcji. Także wszystkie informacje macie w opisie, link do filmu Fafika, w którym wszystko dokładnie mówi, link do streamu Fafika, także zapraszam was serdecznie do pomagania, a teraz już przejdźmy do naszego świątecznego Q&A właśnie. Tak więc okej, słuchajcie, tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzam z rodziną, u siebie w domu. Myślę, że tak jest najlepiej. Zawsze najbardziej lubiłem spędzać właśnie te święta w domu, w gronie rodziny, bo myślę, że to jest jednak taki czas, w którym powinniśmy poświęcić trochę czasu rodzinie, bo z tego co ja sam zauważam, to z biegiem lat coraz mniej czasu spędzam z rodzicami i kiedy przychodzą święta, to nachodzi mnie coś takiego, że powinienem sobie z nimi siąść, z nimi pogadać, z nimi spędzić ten czas, bo myślę, że jednak święta kojarzą się przede wszystkim właśnie z takim kontaktem z rodziną, z czasem spędzonym z rodziną, także myślę, że tak to powinno wyglądać. Co chcę dostać na święta? Myślę, że nie mam jakiegoś określonego prezentu, który chciałbym dostać. Najbardziej chciałbym tego, aby w moim domu panowała taka prawdziwa świąteczna atmosfera i jeżeli miałbym jakieś życzenie, może nie prezent, bo pytasz raczej o prezent zapewne, to chciałbym, aby na zewnątrz zrobiło się tak, jak powinno być święta, czyli zimniej, śnieg, coś w tym rodzaju. No bo kiedy wyjdziemy na dwór, no to nie czuć zupełnie tej atmosfery świątecznej, a myślę, że to jest jednak rzecz, która jest fajna. No i odkąd pamiętam, czekając na święta, zawsze wyobrażałem sobie śnieg na dworze, taką typową, fajną, świąteczną pogodę. No a nie to, co mamy dzisiaj, bo dzisiaj, słuchajcie, u mnie na dworze jest 10 stopni i świeci słońce, co jest zupełnie, no, nieświąteczne. Także, no, nie popieram czegoś takiego. Okej, słuchajcie, jak byłem młodszy, to z tego co pamiętam, święta też spędzałem z rodzicami, w gronie rodziny, u siebie w domu. I jakie mam z tym wspomnienia? Słuchajcie, wspomnienia są bardzo pozytywne. U mnie zawsze święta to jest taki czas, w którym wszyscy się gromadzą, wszyscy, można powiedzieć, się jednoczą. I wygląda to naprawdę fajnie, dlatego święta od zawsze bardzo lubiłem i to jest taki dzień, na który, szczególnie jak byłem młodszy, bardzo czekałem. Teraz przelatuję rok za rokiem, już kolejne święta, kolejna Wigilia, ale słuchajcie, kiedyś, jak byłem młodszy, po prostu odliczałem dni do tej Wigilii, do tych świąt i kiedy święta się skończyły, myślałem sobie, kurde, i znowu rok trzeba będzie czekać na następne. I to było dla mnie zawsze coś fajnego, coś takiego tajemniczego, a szczególnie za czasów, kiedy jeszcze wierzyłem w Mikołaja, ale o tym poopowiadam więcej za chwilę, bo będzie o tym kolejnych pytaniach. No i to jest jedno z tych pytań, które zupełnie nie dotyczą świąt, ale
w jakimś tam sensie dotyczą rodziny, a jak wiecie, święta to też tam rodzina, jakoś tak się to kojarzy. Tak więc na komputer, słuchajcie, dołożyli się dużo bardzo moi rodzice. To była ostatnia rzecz, o którą tak jakby ich poprosiłem. Później już wszystko starałem kupować sobie sam. Także myślę, no, że całkiem okej. Jestem oczywiście bardzo wdzięczny za to, że ten komputer mi kupili, no bo bez tego komputera nie byłoby możliwe dalsze nagrywanie na YouTubie. No a tak teraz jestem, gdzie jestem. Rok temu, słuchajcie, w święta miałem około 16 tysięcy widzów, z tego co pamiętam, więc... Więc no. No słuchajcie, to jest takie pytanie, które, na które ciężko odpowiedzieć, no bo z jaką osobą chciałbym spędzić święta czy Sylwestra. No więc ja święta spędzam, tak jak mówiłem już na początku, z rodziną u siebie w domu, natomiast Sylwestra spędzam z moją dziewczyną. Ale Adrian, jak to? Masz dziewczynę? Dziewczynę? Tak, mam dziewczynę, słuchajcie. I to jest dla was, no, nowa informacja, bo o tym nie mówiłem od razu, ale no, tak, mam dziewczynę. No. Myślę, że byłby to barszcz, aczkolwiek nie jestem pewien, ale naprawdę lubię barszcz. Tym bardziej, że w święta, przy wigilijnym stole, ten barszcz smakuje jeszcze lepiej niż zazwyczaj. Nie wiem, czy tylko ja mam takie odczucia. Proszę was, napiszcie mi też w komentarzu, czy wam potrawy przy stole wigilijnym też smakują lepiej niż normalnie. Bo ja osobiście nie lubię ryby, ale kiedy jem rybę przy stole wigilijnym, to ona mi smakuje i nie rozumiem, jak to jest możliwe, nie rozumiem, jak to działa i może po prostu to jest moja psychika, ale gadałem już z paroma osobami na ten temat i inni też mają podobne odczucia. Nie jestem pewien, jak jest dokładnie, aczkolwiek ja mam przynajmniej tak właśnie, jak powiedziałem. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy też tak macie, ale ja naprawdę bardziej lubię te potrawy wigilijne przy wigilijnym stole niż jakbym miał je jeść, tak wiecie, normalnie w ciągu roku. Myślę, że bez chwili zawahania mimo wszystko wybrałbym Amerykę. Dlaczego? Bo Ameryka, Stany Zjednoczone są czymś, co w jakiś tam sposób, można powiedzieć, inspirowało mnie już od dzieciństwa, już od dawna. Kultura amerykańska, to w jaki sposób tam te wszystkie święta są obchodzone, no po prostu no dość ciekawi mnie i chciałbym zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda. Przede wszystkim z tych filmów amerykańskich często właśnie wnioskujemy, jak to tam jest. Chciałbym to właśnie przeżyć na własnej skórze, bo no w filmach to wygląda fajnie, ale wiemy, jak jest na filmach, a chciałbym zobaczyć, jak jest właśnie w rzeczywistości. No Stany Zjednoczone są jednym z krajów, jednym z państw na liście mojej własnej, no które chciałbym odwiedzić, bo po prostu no fascynują mnie Stany Zjednoczone w jakiś sposób. Mają coś w sobie takiego, że chciałbym zobaczyć, jak tam jest i mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję. Kolejne pytanko, co dostałeś na Mikołajki? Także słuchaj, może pokażę ci prezent, który dostałem na Mikołajki w szkole u nas, które mieliśmy organizowane. Wiecie, tam każdy kupował sobie drugiej osobie jakiś prezent, losowaliśmy się i tak dalej. Także no. Okej, słuchajcie, takie bokserki kupiła mi moja koleżanka. Moim zdaniem bardzo fajny i ciekawy prezent, mi się podoba, do tego mi dołożyła jeszcze babeczki czekoladowe, które po prostu uwielbiam. Zawsze Dominika robi świetne babeczki, więc ja bardzo chętnie je zjadłem już w ten sam dzień, który je dostałem. Jeszcze w szkole je zdążyłem zjeść na tej samej lekcji, w której mi je dała. Aczkolwiek jeżeli chodzi o bokserki, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fajne. Taki prezent, którego byś się na pewno nie spodziewał. Także Dominika, jeżeli to oglądasz, to dziękuję ci bardzo jeszcze raz, bo naprawdę służą tak jak powinny, tak? No, używam. I to jest bardzo fajne pytanie, słuchajcie. Tak, jak byłem mały, wierzyłem w świętego Mikołaja i były z tym związane różne fajne akcje. Na przykład kiedyś zdarzyło się, że nie chciałem za nic w świecie odejść od choinki i czekałem, aż pojawią się prezenty, kurczę, no aż ten Mikołaj przyjdzie. I tak siedziałem i czekałem. Mama już mówiła, weźcie idź, ubierz, kurczę, jakoś ładnie, bo za chwilę już będziemy mieli, kurde, no kolację wigilijną. A ty co, no kurde, no nie ubrany, nie przyszykowany ani nic. Ale ja twardo siedziałem i kurde czułem już, że coś jest nie tak, bo jakoś mi tak wyganiała stamtąd dziwnie. No i zacząłem się po pewnym czasie czegoś domyślać, ale to jest jeszcze nic, słuchajcie. Była też akcja, że nawet mój tata, próbując przekonać mnie, że gdzieś tam Mikołaj jest i tak dalej, zaczął świecić latarką z dworu po moim salonie, wiecie, tam gdzie jest choinka i tak dalej, prezenty, żebym myślał, że Mikołaj idzie, że coś się dzieje i tak dalej.
No bo wiecie, świecił z dworu, ciemno było, nie było widać, co jest za oknem. No i ja taki już zachwycony, kurczę, no to jest, idzie super fajnie, nie? No i pobiegłem już normalnie do góry, dając sobie spokój z dalszymi poszukiwaniami. No i to były takie śmieszne historyjki z tym związane, że wierzyłem w Mikołaja, ale to jest nic. Najlepsza jest ta historia o tym, w jaki sposób dowiedziałem się, że Mikołaj nie istnieje. Tak więc, mając w sumie już nawet nie wiem ile lat, przyszedłem do mojej siostry. Tak podchodzę do mojej siostry, no i słuchaj, no rodzice już mi powiedzieli, że Mikołaja nie ma i kurczę, no nie fajnie mi jest, nie? A oczywiście w rzeczywistości nic mi nie mówili, tylko ja sobie po prostu obmyśliłem plan. No to moja siostra odparła mi, że jej też było bardzo smutno, jak jej o tym powiedzieli i że szkoda, że się już dowiedziałem i tak dalej. Po czym ja wystrzeliłem z tekstem, że tak naprawdę rodzice nic mi nie mówili i sama się wysypała, więc w taki sposób dowiedziałem się, że Mikołaja nie ma. Także widzicie, byłem mały, ale jednak już inteligentny i sprytny, więc lecimy z kolejnym pytaniem. No to pytanie też jest dość fajne, dość ciekawe, bo wiecie, każdy lubi coś dostawać, aczkolwiek ja bardzo lubię też coś dawać komuś. Ogółem uważam, że lubię pomagać ludziom, może to zabrzmi nieskromnie, czy jakkolwiek wolicie, ale myślę, że lepiej jest dawać prezenty moim zdaniem, bo jest takie fajne uczucie tu w serduchu, po tym jak się komuś coś da, widać uśmiech na twarzy, naprawdę miło, miło. Także polecam wam robić komuś prezenty, dawać komuś prezenty, bo jest to miłe zarówno dla was, jak i oczywiście dla tej osoby, która coś od was dostaje. Jakie mam postanowienia noworoczne? W sumie to nie wiem, ale na pewno jednym z tych postanowień byłoby to, żebym mniej się denerwował, bo naprawdę przez ten rok sporo się nadenerwowałem, a jak się teraz okazuje, zupełnie niepotrzebnie, bo te nerwy były niepotrzebne. A ja jestem osobą dość, że tak powiem, emocjonalną, więc po pierwsze chciałbym się mniej denerwować na pewno w tym nowym roku. I myślę, że to mi się uda, bo teraz jestem już o wszystko spokojniejszy, że tak powiem. Z czym to były nerwy związane? A no w sumie z różnymi sprawami wam powiem. Aczkolwiek teraz już jest wszystko, myślę, na lajcie, wszystko spokojnie. Oprócz tego na pewno chciałem mieć lepsze oceny. To jest też jakieś tam postanowienie na nowy rok. Nie są one tragiczne, bo mnie zadowala, jeżeli ja mam dopa z jakiegoś przedmiotu, ale chciałbym je właśnie może nie żeby zacząć się uczyć, ale mieć większe ambicje, bo od tego trzeba zacząć. No bo jeżeli mi dop wystarczy, ja potem dostaję dwójeczkę z czegokolwiek, no to jestem usatysfakcjonowany. No i po co mi coś więcej, skoro ja chciałem dwa, mam dwa i super. Także właśnie z tego powodu chciałbym, żeby ambicje co do nauki się zwiększyły, bo ja jestem w ogóle ambitnym człowiekiem. Jeżeli coś zaczynam, no to stawiam sobie wysoki cel, dążę do tego, próbuję to osiągnąć, ale jeżeli chodzi właśnie o szkołę, naukę, no to tam mi tych ambicji brakuje i powinienem mieć moim zdaniem wyższe. Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że jakoś to się uda. Dlaczego wybrałem YouTube? Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Coś podkusiło mnie pewnego dnia, żeby może nagrać, może spróbować, a konkretnie koledzy z okolicy, którzy też mniej więcej coś tam próbowali, nie osiągali jakichś sukcesów, ale postanowiłem, że też spróbuję, powiedziałem sobie czemu nie, no i jakoś wyszło, jestem tu gdzie jestem bardzo zadowolony i ogólnie chciałbym, żebyście zauważyli, jakim YouTube jest specyficznym stworzeniem, że tak się wyrażę, że YouTube'a ogląda teraz w wieku od tam, nie wiem, 10 do 18 lat więcej osób niż telewizję, bo z tego co ja obserwuję, to naprawdę tak jest i wiele ludzi mi o tym wspomina. Jest to dość fajna i specyficzna, że tak powiem, strefa. Coś, czego moim zdaniem nie da się zastąpić, bo telewizja się rządzi swoimi prawami, YouTube się rządzi swoimi prawami i ja osobiście mam nadzieję, że YouTube nie pójdzie w tą stronę taką telewizyjną, że nie stanie się taką już typową telewizją internetową. Bo YouTube to jest coś więcej w tym momencie jeszcze niż telewizja internetowa. Tutaj czuć tą atmosferę. Zauważcie, że wy z nami twórcami macie naprawdę taki prawdziwy kontakt. Jest to coś, czego w telewizji się nie spotyka zbyt często. No bo jaki wy macie kontakt z prezenterem pogody albo z jakimś gościem, który prowadzi swoje show? No żaden. Oglądacie go, pośmiejecie się. Ale tutaj zauważcie, panuje zupełnie inna atmosfera i właśnie teraz tak na święta mnie wzięło na takie przemyślenia na temat właśnie YouTube'a. Jaki tu jest specyficzny klimat, jak to wszystko wygląda tutaj zupełnie inaczej i mam nadzieję, że tak zostanie, mam nadzieję, że tak będzie po prostu jak najdłużej. I słuchajcie, to jest ostatnie pytanie na dzisiaj. Wziąłem je dlatego, że właśnie w nadchodzącym nowym roku
No, będę miał 18 urodziny, będę obchodził 18 urodziny, konkretnie 13 listopada, no, czyli jeszcze trochę czasu zostało. Co zamierzam po ukończeniu 18 lat? Przede wszystkim pójść na prawo jazdy. To jest dla mnie priorytet, cel numer jeden po ukończeniu 18. Są też inne rzeczy, które będę mógł robić po 18 roku życia, ale przede wszystkim prawo jazdy, kurczę, no przydałoby się, nie powiem, bo czasami normalnie masakra jest z tymi pociągami, autobusami i tak dalej, gdzieś dojechać. Prawko to jest dobra rzecz, nie będę się wahał ani chwili, od razu po ukończeniu 18 lat będę próbował zdać właśnie na prawo jazdy. No i okej, słuchajcie, to było na tyle w tym świątecznym Q&A. Mam nadzieję, że jakiś tam klimat świąteczny dało się tutaj wyczuć, bo za oknem niestety go zupełnie nie widać. Ale mam nadzieję, że w tym filmie poczuliście, że mniej więcej są święta gdzieś tam, kurczę, w swoim pokoju, w swoim domu, gdziekolwiek schowani, włączyliście sobie ten filmik, zobaczyliście go i przez chwilę chociaż poczuliście, że te święta jednak są. Także mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, to zawsze bardzo motywuje. Może tak z 3000 lajków byśmy dobili na święta. To by był dla mnie fajny prezent. Naprawdę miło było z waszej strony. A dzisiaj co? To już na tyle. Przypominam wam o charytatywnym streamie Fafika. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Linki do filmu Fafika, w którym dokładnie wszystko tłumaczę. A dziś to już na tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Także cześć, trzymajcie się. No i na razie. Piona.